To może taki uśmiech na początek, można się uśmiechać też w kościele. Jakiś mężczyzna przychodzi do księdza i mówi: proszę księdza, urodził mi się drugi syn. No, gratuluję, cieszę się. No i chciałem załatwić chrzest. A proboszcz mówi: o, to z tym będą problemy, bo 3 lata temu, kiedy chrzciłeś z żoną pierwsze dziecko, ostrzegałem. Byliście mało w kościele, no i żeście przyrzekali przy pierwszym chrzcie 3 lata temu, że poprawicie się, już teraz będzie chodzić co niedzielę do kościoła i tak dalej. No i na 3 lata żeście zniknęli i teraz po 3 latach znowu przychodzisz z drugim dzieckiem i mówisz tak jakby nigdy nic, proszę o chrzest. O, to tak łatwo nie będzie. Najpierw będzie i ty, i żona musicie zdać egzamin, czy jeszcze coś w ogóle wiecie o chrześcijaństwie, czy pamiętacie, no i czy wychowacie dziecko po chrześcijańsku. A ten mężczyzna mówi: proszę mi od razu pytać, wszystko pamiętam, proszę od razu pytać. No to proboszcz mówi: no dobrze, spróbujmy. To zacznę od prostego pytania. Ilu jest bogów? A ten mężczyzna się uśmiechnął, mówi: o, nie oszukam mnie ksiądz proboszcz, wiem, pamiętam, Bóg jest tylko jeden. No dobrze, mówi proboszcz, a w ilu osobach jest ten Bóg? W ilu osobach? Już pamiętam, w 2. Tak, a w jakich 2? No tam Syn Boży i Duch Święty. A ksiądz proboszcz pyta: a Bóg Ojciec? A to On jeszcze żyje? Więc taki uśmiech okrutny. Więc moi drodzy, bardzo się Wam cieszę i teraz będzie temat, który mnie samego ciekawi, więc mam nadzieję, że i Was zaciekawi. Otóż, jaka jest podstawowa cecha każdego z nas, którą już od dzieciństwa widzimy? Zacznijmy od tego. Otóż, podstawową cechą każdego z nas jest to, i wspólną cechą, podstawową i wspólną jest to, że wszyscy chcemy być szczęśliwi. Gdybym spytał, kto z Was nie chce być szczęśliwy, kto chce być chory, kaleki, zdradzony, pobity, uzależniony, zrozpaszczony, w stanach samobójczych. No wiadomo, że nikt by nie podniósł ręki, chyba że dla szpanu. A gdybym spytał, kto chce być szczęśliwy, no wiadomo, że nie trzeba podnosić ręki. Każdy chce być szczęśliwy. I tak bardzo pragniemy być szczęśliwymi, tak bardzo, bardzo, że żeby być nieszczęśliwym człowiekiem, to nie trzeba być nieszczęśliwym w rozpaczy, w stanach samobójczych, w osamotnieniu. Wystarczy, że nie czuję radości i już jest mi źle. I już jest mi źle. To świetnie widać na przykład u dziewcząt nastoletnich. Jeżeli jakaś dziewczyna budzi się któregoś ranka w takim dole emocjonalnym, no to nie ma siły nawet płakać, a co dopiero wstać. Jeśli następnego dnia obudzi się już bez takich strasznych nastrojów, no ale jeszcze nie w radości, to też, no może już ma siłę płakać, ale wstać to też jeszcze nie ma siły. A jak 3. poranka się obudzi radosna, a to wszystko jest proste, bo wszystko jest wreszcie normalne. I dziewczyny mówią, że księdza, jak się budzę radosna, to nie ma problemów. Wszystko jest normalne i z wszystkim sobie poradzę. Bylebym tylko była radosna. Otóż radość jest jedynym normalnym sposobem naszego istnienia. Bóg nas stworzył z miłości do miłości i z radości do radości. Sam nam powiedział, to Wam wszystko powiedziałem o mojej miłości, z którą do Was przyszedłem, żeby moja radość była w Was i ta moja radość w Was, żeby była pełna. Już tu na ziemi, a w niebie to niewyobrażalna. No Bóg nas zna na wylot. Wie, że jesteśmy zgłodniali radości. No i teraz, co jest źródłem radości? Kiedy możemy być radośni? No, dawniej mówiłem, no kiedy kochasz, to będziesz radosny. I Jezus ci to mówi, kochaj tak, jak ja pierwszy pokochałem, a moja radość będzie w tobie i będzie pełna. No, ale teraz się już poprawię. No, mądrość przychodzi podobno wraz z wiekiem. No, u niektórych ludzi mądrość przychodzi wraz z wiekiem od trumny. No ale to zostawmy, bawię się słowami. Otóż teraz już trochę zmądrzałem. Dawniej mówiłem tak za prosto i sobie, i innym ludziom. Chcesz być radosny, to kochaj. No, sprawa jest bardziej złożona. Chcesz być radosny, to przyjmuj miłość. Najpierw od Boga, bo On kocha najbardziej, i od Bożych ludzi. Przyjmuj miłość. Po drugie, kochaj, odpowiadaj miłością na miłość. I tutaj dopowiedzenie, kochaj wszystkich ludzi. I nieodwołalnie, bo miłość jest za nic. Ale uwaga,
do domu i do serca wpuszczaj tylko tych ludzi, którzy też kochają. A wszystkich pozostałych ludzi kochaj też, ale na odległość. Nie wpuszczaj ani do domu, ani do serca, ani się nie wiąż małżeństwem, czy jakimiś bliższymi więziami, bo ten, kto nie kocha, czy ze złej woli, czy z nieumiejętności, to cię skrzywdzi z bliska. Więc przyjmuj miłość od Boga i od Bożych ludzi, sam kochaj i to wszystkich, których spotykasz, ale z bliska kochaj tylko tych, którzy też kochali. Czyli wiąż się osobiście tylko z tymi, którzy też kochają. Bo jeśli tak będzie, no to ma zagwarantowaną radość. Jeśli przyjmujesz miłość, syn marnotrawny nie przyjmował miłości przez lata, no to wylądował w rozpaczy. Więc przyjmuj miłość, to jest pierwsze. Jak dziecko nie przyjmuje miłości od rodziców, a my nie przyjmujemy miłości od Boga, no to będzie rozwalone nasze życie, bo nie będziemy mieli siły żyć. Głupio to możemy postępować, bo nie trzeba wtedy siły, ale mądrze nie i się oddalam od radości. Więc najpierw przyjmuj miłość od Boga i od Bożych ludzi, począwszy od bliskich, jeśli kochają. I po drugie, sam coraz bardziej kochaj za nic, na zawsze ofiarnie i mądrze. I kochaj wszystkich, natomiast do domu i do serca, jak to nazywam po mojemu prostym językiem, wpuszczaj tylko tych, którzy też kochają. Jeśli ktoś jest w kryzysie, nie kocha, to módl się za tą osobę, podpowiada jej odpowiednie terapie, posyła odpowiednich specjalistów sprytnie, natomiast nie wiąż się na razie przynajmniej z tą osobą, bo jeśli jest w kryzysie, to cię skrzywdzi. Na razie nie potrzebuje ciebie, tylko specjalistów, którzy pomogą wyjść z kryzysu, nawrócić się. Może potrzebuje rekolekcji, spowiednika stałego, terapeuty, ale nie kontaktu z tobą. I teraz, moi drodzy, co znaczy kochać? No, ten środkowy element, mam przyjmować miłość i kochać. No więc to, że przyjmuję miłość, sprawdzam po tym, że coraz bardziej ja kocham. No bo im bardziej przyjmuję miłość, tym bardziej kocham. I co to znaczy kochać? To o tym mówiłem dużo w niedzielę, ale mówiąc w jednym zdaniu, mam kochać na wzór Jezusa, czyli za nic, na zawsze, z bliska i widzialnie przez moją obecność, ofiarność, czułość, także ci, których kocham, widzą, że jestem dla nich obecny, ofiarny, czuły. Mam ich kochać nad życie, nie oddawane na krzyżu, jak Jezus, ale oddawane od rana do wieczora w służbie tym, których kocham. I mam kochać mądrze. Na wzór Jezusa, który ludzi szlachetnych wspierał, błądzących upominał, a przed draniami się bronił. Bo to jest mądre. Jeżeli szlachetnych wspieram, błądzących upominam i przed draniami się bronię, nie przestając ich kochać, nie mszcząc się, to kocham bardzo mądrze. Nie tylko ofiarnie, ale i mądrze. No i wtedy mam szczęście, którego ani świat mi zabrać nie jest w stanie, ani dać. Bo jak trwam w takiej mądrej Bożej miłości, to sama radość. No i teraz zaczynają się schody. Mianowicie sporo osób podchodzi do mnie, także do innych księży, zwłaszcza dziewczyny i kobiety, ale czasami chłopaki, mężczyźni, i mówią: proszę księdza, nie mam radości życia, bo mnie rozczarowała miłość. Jestem rozczarowany miłością, czy rozczarowana miłością. No i ksiądz tak zapewniał, że jak kocham, no to jestem szczęśliwy, a ja kocham i jestem nieszczęśliwa, czy nieszczęśliwy. I dawniej nie wiedziałem, jak reagować. Wiedziałem, że coś tu nie gra. To tyle dowiedziałem już od dziesiątków lat. Że jak ktoś mi mówi: proszę księdza, jestem rozczarowany, rozczarowana miłością. Wiedziałem, że coś nie gra, ale nie wiedziałem co. Dlaczego coś nie gra? No to jest jasne, bo nie można być rozczarowanym miłością. To nie da się być rozczarowanym miłością, bo miłość to jest najpiękniejszy sposób odnoszenia się człowieka do człowieka. Bo jeśli cię kocham, no to się tak do ciebie odnoszę, że tobie się chce przy mnie żyć. Co znaczy, że mąż kocha żonę? No tak się do niej odnosi, że jej chce się przy nim żyć i to w każdej sytuacji. Nawet jak ma jakieś doły emocjonalne, jak jej się przy niej samej nie chce żyć, to przy kochającym mężu chce się jej żyć. Czyli co znaczy, że żona kocha męża? To samo, jemu się chce przy niej żyć w każdej sytuacji. Co znaczy, że rodzice kochają dziecko? Dziecku się przy rodzicach chce żyć. Co znaczy, że narzeczony kocha narzeczoną? Jej się przy nim chce żyć.
Nawet jak ma jakieś problemy, zawinione, niezawinione, to przy nim, jeśli on kocha, to jej chce się żyć. Więc nie da się być rozczarowany miłością, bo to jest najpiękniejszy, najbardziej wzruszający, najbardziej umacniający sposób odnoszenia się człowieka do człowieka. No ale jak tysiące ludzi mi mówi, że jest rozczarowanych miłością, no to coś tam jest, tylko że źle nazywają to, co tam jest. Jest jakiś problem, jest jakiś ból, bo zwykle te osoby cierpią, płaczą, są w depresjach, nieraz w stanach samobójczych, więc problem jest, tylko źle ten problem nazywają. Otóż te teraz już na starość to zrozumiałem, o co chodzi. Otóż kiedy ktoś mówi sobie i mnie, że jest rozczarowany miłością, czyli krótko mówiąc, że nie warto słuchać Jezusa, który mówi, nawróć się i kochaj tak, jak ja pierwszy pokochałem, a moja radość będzie w tobie, będzie pełna. No więc jak ktoś mówi, że jest rozczarowany miłością, to znaczy mówi pośrednio, ale jasno, że nie warto słuchać Jezusa. No bo on mówi kochaj, a ktoś podchodzi i mówi, no starałem się kochać i jestem tym rozczarowany. Otóż teraz już wiem, o co chodzi. Kiedy ktoś mówi, to szczerze, bo przecież tak myśli, że jest rozczarowana, rozczarowany miłością, to jest rozczarowana, uwaga, albo jakąś karykaturą miłości, którą ktoś pomylił z miłością, albo jest rozczarowany ten człowiek jakimś innym człowiekiem, nie miłością, tylko człowiekiem, który może ślubował kochać, a nie kocha, zamiast kochać krzywdzi. Czyli jesteśmy rozczarowani wtedy, kiedy pomylimy miłość z niemiłością, albo kiedy się zwiążemy z człowiekiem, który zamiast nie umie kochać, a nawet szczerze deklaruje, że kocha, że chce kochać. Więc rozczarowują nas karykatury miłości, a nie miłość. I rozczarowują nas ludzie, którzy obiecują, czy wręcz przysięgają nas kochać, a zamiast tego nas dręczą. No to bądźmy precyzyjni. Więc rozczarowują karykatury miłości i rozczarowują konkretni ludzie czy konkretny człowiek, a nie miłość. No to popatrzmy na jedno i na drugie. Najpierw nas mogą zranić i to straszliwie karykatury miłości. Najpierw zasada. Otóż jeśli ktoś pomyli miłość z niemiłością, nawet czymś, co się wydaje bardzo podobne do miłości, no to jest błąd śmiertelny. To mi się żyć odechce. Jeżeli pomylę miłość z niemiłością, z jakąś podróbką miłości, to jest, jeżeli pomylę zupę pomidorową z buraczkową, no podobny kolor, to nie umrę. Jeśli pomylę koszulę zieloną z jakąś niebieskawą, bo będzie tam kiepskie oświetlenie, dopiero kupię jej w domu, dopiero zobaczę, ojej, chciałem trochę inny odcień, to nie umrę. Ale jeżeli pomylę miłość z podróbką miłości, to umrę. Nie tylko duchowo, moralnie, społecznie, także fizycznie najczęściej umrę. I daję przykład. Otóż jakie są takie typowe podróbki miłości, które zabijają ludzi? Nie tylko rozczarowują, zabijają. Fizycznie, psychicznie, moralnie, duchowo. Otóż pierwsza podróbka miłości to jest pomylenie miłości z pożądaniem i ze współżyciem seksualnym. Jeżeli ktoś taki zrobi błąd, to może umrzeć, bo się na przykład zarazi chorobą weneryczną, czy umrze na skutek rozpaczy. Na przykład dziewczyna, nawet nie zarażona przez jakiegoś prymitywnego mężczyznę chorobą weneryczną, ale wykorzystana seksualnie i porzucona, może sobie sama życie odebrać. To się umiera. Kwestia jako formy śmierci. Już nie mówiąc o śmierci moralnej, duchowej, psychicznej, bo będzie rozpacz. Będą potworne wyrzuty sumienia czy poczucie krzywdy. I tutaj przykład król Dawid. Wspaniały Boży człowiek, wszystko zawdzięczał Bogu, wybrany na króla Izraela. On tam ostatni w rodzinie miał znaczenia, a Bóg jego wybrał na króla swojego narodu. Człowiek niesamowicie szlachetny, przepiękny przyjaciel. Darował życie Saulowi, śmiertelnemu wrogowi. Niesamowicie rozmodlony, układający psalmy, najpiękniejsze modlitwy świata, grający na harfie. I ten wspaniały człowiek, jak pomylił miłość z pożądaniem i ze współżyciem seksualnym, no to stał się cudzołożnikiem i mordercą. Jak wszedł w kryzys,
zaczął się rozglądać po tarasach, zobaczył Betrzebę, na jakimś tarasie kobietę zamężną, kazał ją ściągnąć do swojego pałacu, zaczął cudzołożyć i polecił zabić jej męża. A to był najdzielniejszy i najwierniejszy jego dowódca, jego wojska. Postanowił go zabić, męża swojej kochanki. Więc chwilą, kiedy ktoś pomyli miłość z popędem, z pożądaniem, z orientacją seksualną, ze współżyciem, to marnie zginie i jeszcze kogoś może zupełnie zniszczyć. No, Dawid się nawrócił, ale niewielu się nawraca z tak strasznych grzechów, bo strasznie trudno z tego wyjść. Jakiś student mi mówi, przeksiędza, no kochałem się z dziewczyną, a ja udałem, że głupka, że nie rozumiem, o co chodzi. Mówię, a no to przykro mi, żeście się rozstali. A mówię, nie rozstaliśmy się, chyba że ksiądz coś wie. Nie wiem, no nic nie wiem, nie znam tej twojej dziewczyny, no, ale powiedziałeś, że kochałem się z dziewczyną, no to znaczy, że już jej nie kochasz. Udawałem głupiego, że już jej nie kochasz, reagowałem na słowa. Kochałeś się z dziewczyną, no to już jej nie kochasz, no to chyba jesteś uczciwy i powiedziałeś, no dziewczyno, już cię nie kocham, to się rozstańmy. On mówi, a to widzę, że ksiądz nie rozumie. Chodzi o to, że jak mówię księże Marku, że kochałem się z dziewczyną, to znaczy, że współżyłem z dziewczyną. Ja mówię, a krzywdziłeś dziewczynę i to nazywasz miłością. No nie wpadłbym na to. To dobrześ mi wyjaśnił. No nie wpadłbym na to nigdy, że krzywdzenie dziewczyny można nazwać miłością. Dobrześ mi otworzył oczy. No i chłopak zaczął myśleć. Więc jeżeli ktoś pomyli miłość, powtórzę, z pożądaniem, ze współżyciem seksualnym, z orientacją, tak zwaną orientacją seksualną, no to może się żyć odechcieć. Ale wtedy nie mów, że jesteś rozczarowany, rozczarowany miłością. Jesteś rozczarowany pomyleniem miłości z seksem, z cudzołożeniem, z pożądaniem, z takimi rzeczami. Drugi dramatyczny błąd to kiedy się pomyli miłość z uczuciami. Miłość to nie współżycie, nie tylko w małżeństwie. Współżycie idzie w parze z miłością. Poza małżeństwem jest zawsze tragedią, zawsze podróbką miłości, niby miłością. Drugi błąd to jest pomylenie miłości z uczuciami. Też śmiertelny błąd, bo tak jak popędy bywają ślepe i zabójcze, tak i uczucia bywają ślepe i zabójcze. Jak ktoś się kieruje uczuciami, może też zrobić straszne rzeczy. Może na przykład kogoś zabić z zazdrości, chłopak dziewczynę, albo sobie odebrać życie, bo na przykład ta druga osoba mnie opuściła, no i jestem w dole emocjonalnym i popełniam samobójstwo. A więc uczucia są, powtórzę, tak samo ślepe, czy mogą być tak samo ślepe jak popędy. I mogą, pomylenie miłości z uczuciami prowadzi do śmierci. Jeżeli na przykład dziewczyna się ślepo zakocha w jakimś prymitywnym mężczyźnie, no to on z nią zrobi wszystko, co chce. Może ją zgwałcić, może żyć jej kosztem, może ją poniżać i ona będzie w rozpaczy, a następnego całą noc przepłacze, a następnego dnia pójdzie znowu do niego jak pies do właściciela, bo uczucia oślepiają. Więc jeden dramat jest, kiedy ktoś myśli, że miłość to uczucie, a drugi dramat, kiedy ktoś myśli, że jak kocham, to przeżywam takie piękne uczucia. Jedno i drugie jest nieprawdą, iluzją. Otóż miłość nie jest uczuciem, jest postawą, jest moim sposobem odnoszenia się do ciebie, a nie moim przeżywaniem ciebie, więc jest postawą, a gdy ciebie kocham, to oczywiście uczucia towarzyszą miłości, jak ciebie kocham, to przeżywam uczucia i to silne, ale różne, nie tylko tak zwane piękne uczucie miłości, ale różne uczucia. Jeżeli ciebie kocham, a ty kwitniesz, sama postępujesz szlachetnie i otoczenie cię szanuje, no to ja się niesamowicie cieszę, widząc, jak kwitniesz. Ale jeżeli cię kocham, a ty błądzisz, no to mi się życie odechciewa. Po nocach siwieje i nie śpię z troski o ciebie, z przerażenia. Albo jeśli ktoś ciebie dręczy, a cię nie potrafi obronić, ja, który ciebie kocham, no to się zadręczam, że ciebie ktoś zadręcza, a ja nie umiem cię obronić. Więc kiedy kocham, to przeżywam bardzo różne uczucia, od najpiękniejszych, radośniejszych do straszliwie bolesnych, w zależności co się z tobą dzieje i nigdy się uczuciami nie kieruję.
kieruję się troską o Ciebie, a nie uczuciami. Czy Cię lubię, czy Cię nie lubię, to się o Ciebie troszczę, jeśli kocham. Jakiś facet mi mówi, no nie jeden, tysiące. Proszę księdza, no opuściłem żonę, czy opuściłem dziewczynę, z którą już no niestety współżyłem, no ale opuściłem, no ale to nie moja wina. Uczucie wygasło. Ja mówię, facet, zwłaszcza jak to jest mąż tej kobiety, mówię, facet, tyś nie ślubował żonie uczuć, ty ślubowałeś miłość. Ty ślubowałeś miłość, a nie jakieś uczucia. Przecież jak przysięga brzmi? Biorę cię za żonę i ślubuję, że będę się tobą cieszył, że ślubuję ci uczucia, czy ślubuję ci miłość? Czyli w dobrej, złej doli będę się o ciebie troszczył. Będę się tak odnosił, że będzie ci się chciał przy mnie żyć. Ślubuję ci miłość, a nie ledwie uczucia. Bóg nie jest uczuciem. Bóg jest osobą, która kocha, która się troszczy, niezależnie od uczuć. W Ogrójcu Jezus przerażenie, trwogę czuł, krwią się pocił, a nie przestał kochać. Bo miłość to nie uczucie. Uczucia mogą być jakiekolwiek chcą, ale ja się nie kieruję uczuciami, kieruję się troską o Ciebie. Inny błąd, a potem ktoś mówi, że się rozczarował miłością, a to nie miłość, no to jest pomylenie miłości z zakochaniem. To jest bardzo podobny błąd, no bo zakochanie to takie bardzo intensywne zauroczenie emocjonalne. No jak ktoś pomyli miłość z zakochaniem, no to może zrobić straszne rzeczy. Na przykład jakiś mąż, ojciec i dziadek, powiedzmy 70-letni, zakochuje się w jakiejś nastolatce czy młodej kobiecie i rzuca żonę, dzieci, wnuki i idzie z nią, a ona idzie z nim tylko dla jego portfela i liczy dni do jego śmierci. A on myśli, że ona go naprawdę pokochała. Czy ona z kolei na przykład ma tatę wrednego, który nie kocha, jest w kryzysie, dręczy i ona ucieka z domu i zwiąże się z byle kim, byle tylko uciec z domu. I wtedy się zakocha w ciągu paru minut. Wystarczy, że ktoś się uśmiechnie do niej, przytuli i już ją ma w garści, jeśli on nie kocha tata, tylko dręczy. No to ona jest tak wygłodniała, żeby ktoś okazał minimum uczucia, przytulenia, zainteresowania, już ją ma w garści. No gdyby miała normalnego tatę, by za byle kim nie poszła. Nie pogorszyłaby sobie pięknej sytuacji. Jak ma fatalną w domu, no to zwykle ucieka z deszczu pod rynnę. Bo się kieruje nie miłością, która jest mądra, tylko no, niemądrym zakochaniem. Czy jeszcze jeden błąd, mianowicie mylenie miłości z akceptacją. Jakaś dziewczyna, no, 20-paroletnia, mówi, proszę księdza, jestem narzeczoną i im bliżej ślubu, tym bardziej narzeczony błądzi. Teraz to się już upija nawet przy mnie, kłamie w żywe oczy, wulgaryzmami na mnie rzuca. No tego nie było przed narzeczeństwem, no i jestem przerażona. I mówię mu już wprost, no bo już nie wytrzymuję. Przerażenie mnie bierze, że ja się z nim miałabym pobrać, a już datę ślubu mamy. To on wtedy mówi, kpi sobie ze mnie, proszę księdza, i mówi, a to ty mnie nie akceptujesz takim, jakim jestem. Ty nie ze mną się chcesz pobrać. No i ja wtedy mówię, no akceptuję cię takim, jakim jesteś, chcę się z tobą pobrać. Mówię, no i tu jest błąd, dziewczyno. On zastawia pułapkę, tak zwana akceptacja, a ty wpadasz jak małe dziecko bezmyślne. Wyjaśnij mu, facet, ja ciebie nie akceptuję, tylko kocham. A jeżeli cię kocham, to troszczę się o twój rozwój. Gdybym cię akceptowała takim, jakim jesteś, to by mi na tobie nie zależało. To byś mógł być kłamcą, prymitywem, ginąć, a ja bym mówiła, no akceptuję cię. Nie, ja ciebie kocham. I chcę, żebyś się rozwijał. Czyli kochać kogoś, to pomagać w rozwoju. A akceptować kogoś, to zablokować rozwój. Jak powiesz, akceptuję cię takim, jakim jesteś, no czy mówisz, to się nie rozwija już człowieku. No cię akceptuję takim, jakim jesteś. Draniem, krzywdzicielem, alkoholikiem, narkomanem, erotomanem, bandytą. No jak powiesz komuś, akceptuję cię takim, jakim jesteś, już nie będziesz pomagać w rozwoju. Bo ten ktoś cię skontruje. No co się mnie czepiasz? Dlaczego mi zwracasz uwagę, że cię pobiłem, zgwałciłem? Lubię dawać twarde przykłady, że cię zdradziłem z koleżanką. No przecież mnie akceptujesz takim, jakim jestem. No zobacz, jakie idiotyzmy nam chcą wmawiać ludzie prymitywni, a my się dajemy nabrać. Miłość nie ma nic wspólnego z akceptacją. Ciebie, człowieku, kocham, a nie ledwie akceptuję, a o twoim zachowaniu mówię prawdę. Jak robisz coś dobrego, to cię wspieram, a nie ledwie akceptuję, a jak błądzisz, to ci upominam.
a nie aż akceptujesz. Akceptuję. Jak z upominania nie korzystasz, to cię rzucam. Nie będziesz moim małżonkiem ani rodzicem moich przyszłych dzieci, bo się nie nadajesz. Ci oznajmiam i odchodzę. A więc nie pomylcie, moi drodzy, nie tylko miłości z pożądaniem, ze współżyciem, z cudzołóstwem, nie pomylcie z uczuciem, z zakochaniem, ale też nie pomylcie z akceptacją tak zwaną. Akceptować to mogę program rekolekcja, a człowieka to kocham. Jezus nikomu nie mówi akceptujecie, czy akceptuję takim, jakim jestem. Jesteś. Nie akceptujecie i ty się nie akceptuj, tylko się zmieniaj, nawracaj i stawaj się podobny człowieku do mnie, Boga. Więc ten, kto kocha, mi pomaga w rozwoju, a ten, kto mnie akceptuje, mi przeszkadza w rozwoju, blokuje rozwój. Kolejny mit, już kończymy, mianowicie, że miłość to to samo, co wolne związki. Jak ja lubię, jak ktoś takie głupstwa mówi, bo wtedy mogę masakrować, a lubię masakrować dla dobra tego człowieka. I kiedy mam na przykład grupę studentów jakąś małą, to najpierw wpuszczam na salę, powiedzmy się, jesteśmy w korytarzu, mówię, dziewczyny, poczekajcie, przepraszam was, ale chcę parę słów z chłopakami zamienić. No i wpuszczam tych studentów na salę i mówię, chłopcy, zanim wejdą dziewczyny, to was tak prywatnie spytam, tak między nami mężczyznami, co to jest wolny związek? A chłopaki, ci studenci w tym przypadku, jeden przez drugiego, wolny związek, proszę księdza, oznacza, to ksiądz nie wie, oznacza, że mogę w każdym momencie rzucić moją dziewczynę, i ona nie ma prawa ani zapłakać, ani mieć do mnie żalu, bo to jest wolny związek. Mówię, aha, okej, czy ktoś z was ma inne zdanie? Nie ma. Okej, i wpuszczam dziewczyny, mówię, dziewczyny, nie mówię, co to było, dziewczyny, zanim zaczniemy spotkanie, to może takie pytanie, bo mnie to ciekawi, co to znaczy wolny związek? Jedna przez drugą dziewczyny krzyczą prawie z entuzjazmem. Wolny związek, proszę księdza, oznacza, że mój chłopak mnie nigdy nie opuści, bo tak bardzo mnie kocha, że nawet nie musi mi tego ślubować. Bo tak bardzo mnie kocha, że nawet nie musi tego ślubować. I wtedy pytam studentów, to teraz wy powiedzcie, co to jest wolny związek. Ale już przy dziewczynach cisza, no bo się boją podpaść. Wtedy no, ktoś musi podpaść. Wtedy pierwszego z brzegu pytam, dosłownie pierwszego z brzegu, ma pecha. No to może ty powiesz, studencie, co to jest wolny związek. Ale już przy dziewczynach. Nie wiem, proszę księdza, to takie filozoficzne pytanie. No bo się boi powiedzieć prawdy przy dziewczynach, żeby go nie pobiły albo nie rzuciły, a się boi mówić inaczej niż przy chłopakach, żeby oni go nie wyśmiali. Jest po trzasku, jest. I wtedy mówię, no ale zanim dziewczyny weszły, to wiedziałeś, co to jest wolny związek. I tam zwykle jakaś dziewczyna, może bliższa jemu, pyta, tak, co mówił, proszę księdza, co mówił, że co to jest wolny związek? Mówię, no to niech sam powie, no bo sam mówi, albo ja mówię. No, no ktoś musi podpaść. Wtedy mówię, drogie dziewczyny, zwykle milczą ci studenci. Mówię, przed chwilą, jak was nie było, to mówili i nikt, żaden nie zaprotestował, żaden. Wprost pytałem, czy ktoś z was się nie zgadza. Wszyscy się zgadzali. Mówili, że wolny związek, drogie dziewczyny, oznacza według nich, studentów, że w każdym momencie może rzucić swoją dziewczynę, a ona nie ma prawa nawet zapłakać czy mieć żalu, bo to wolny związek. No i wtedy już patrzę, jak dziewczyny patrzą na tych chłopaków, sprawdzają sobie długość paznokci niektóre. To już wiem, jak potem porozmawiają ręcznie i dobrze z tymi studentami. Otóż jak ktoś do mnie podchodzi, to mam drugi jeszcze sposób masakrowania tego mitu, bo to jest zabójczy mit. I jak ktoś mi mówi, no zwłaszcza ze studentów, proszę księdza, to jest moja dziewczyna, no taki przykład ostatnio w Radomiu, w moim rodzinnym mieście. Proszę księdza, to jest, akurat znałem tego chłopaka trochę, z jakiejś tam dalszej znajomej rodziny. Proszę księdza, to jest moja dziewczyna, którą podeszli do mnie przytuleni. To jest dziewczyna, którą kocham, ale żyjemy w wolnym związku. Wtedy w moim stylu powiedziałem, chłopcze, najważniejsze, coś powiedział teraz, to słowo ale. To jest najważniejsze z tego, coś powiedział. Bo powiedziałeś, to jest dziewczyna, którą kocham, ale... Słowo ale oznacza, że w drugiej części zdania zaprzeczam pierwszej części. I to żeś bardzo logicznie zrobił. Powiedziałeś w pierwszej części wypowiedzi, to jest moja dziewczyna, którą kocham, ale żyjemy w wolnym związku, czyli nie kocham, bo ją oszukujesz. Nie, proszę księdza, ja nie oszukuję. No jak nie oszukujesz? Mówisz, że żyjesz w wolnym związku. No tak, bo żyjemy w wolnym związku. Chłopcze, nie istnieje wolny związek. Nie istnieje. Nie istnieje związek, który nie wiąże. Czyli tak zwany
wolny związek, bo związek polega na tym, że coś nas wiąże. Wtedy mówimy o związku. No coś was wiąże, bo jesteście przytuleni. W tym momencie dziewczyna się wycofała, zesztywniała, wyrwała się z jego tam tego przytulenia, bo zrozumiała, co chodzi, bystra. Więc mówię, nie kłam, że żyjesz w wolnym związku. Nie istnieje związek wolny, czyli związek, który nie wiąże. Tak jak nie możesz powiedzieć, znaczy powiedzieć możesz, bo pojęcia wewnętrzne sprzeczne je możemy wymyślać, tylko nie ma takiej rzeczywistości. Możesz powiedzieć, proszę księdza, mieszkam w domu, który ma kształt trójkątnego sześciana. Nie ma trójkątnych sześcianów. Pojęcie można sobie takie wytworzyć, abstrakcyjne, czyli oderwane od rzeczywistości, ale rzeczywistości w postaci trójkątnego sześciana nie ma. Nie ma też koszuli czarnej koloru niebieskiego, nie ma niebieskiej czerni, więc nie ma rzeczy wewnętrznie sprzecznych i w związku z tym między innymi nie ma wolnych związków, bo jeśli coś cię wiąże, to jest związek, tylko może być związek albo oparty na miłość, o miłość, wierność, odpowiedzialność, albo związek byle jaki. Niewierny, niepłodny do pierwszej próby, dopóki ktoś inny mnie bardziej nie pociągnie, czy nie wzbudzi pożądania, no to jestem z tobą, a jak się ktoś pojawi inny, no to będę z kimś innym. Czyli związek byle jaki, powtórzę, niewierny, niepłodny, ale trudno podejść do mnie i powiedzieć, przeksiędza, to jest dziewczyna, z którą mam byle jaki związek. Niewierny, niepłodny do pierwszej próby, dopóki jakaś inna dziewczyna się nie pojawi w moim życiu. No głupio tak powiedzieć, no, ale taka jest prawda. No to wtedy, jak mam byle jaki związek, no to wolę ten byle jaki związek przynajmniej ładnie nazwać. Ale ponieważ nie ma ładnych nazw na brzydkie związki, no to trzeba zrobić sztuczkę językową i wymyślić coś wewnętrznie sprzecznego. W tym przypadku wolny związek, bo to nieźle brzmi, tylko nie istnieje związek, który nie wiąże, czyli wolny. Więc mów prawdę. Albo mam związek oparty na miłości, daj Boże wzajemnej, albo mam związek byle jaki, który rozczaruje. Ale nie mów, że ma związek, który nie wiąże. No i ostatni mit to mielenie miłości z naiwnością. Straszny mit i ten mit czasami my księża szerzymy. To nie księża wymyślili mit, że miłość to pożądanie, współżycie, orientacja seksualna czy popęd, to nie księża wymyślili mit, że miłość to uczucie, zakochanie. Niektórzy księża ten mit powtarzają, ale nie wymyślili. To nie księża wymyślili mit, że miłość to akceptacja, czy że miłość to tak zwane wolne związki. Ale ten szósty mit, jeśli dobrze liczę, czy piąty, to księża chyba wymyślili i promują, że miłość to naiwność. I zwłaszcza, to przepraszam, zwłaszcza dziewczyny, za tych księży, którzy taki mit, taką patologię jak w miejsce miłości proponują. Mianowicie taka prosta scena, typowa, niestety. Przychodzi jakaś kobieta, sama mi dopadała, to najświeższy przypadek sprzed paru dni w jakiejś zupełnie innej części Polski, gdzieś tam koło Zielonej Góry była ta rozmowa parę dni temu. Proszę księdza, przyszła kobieta, młoda jeszcze, około 30, becząca jak dziecko. Mam tam, powiedziała ile lat, powiedzmy około 30 mniej więcej, nie pamiętam dokładnie. Jestem od 6 lat po ślubie, mam z mężem dwoje maleńkich dzieci, 4 i 2 latka. I mąż, właściwie to już od początku po ślubie zaczął się upijać. W narzeczeństwie jakoś się pilnował, no, potem już jak żeśmy pobrali, zaczęło się. No i najpierw mnie tam gnębił po pijanemu, a jak się dzieci urodziły, to teraz już te dzieci zaczyna popychać, nawet jakoś tam uderzać, to dwój, czteroletnie dziecko, no tego już nie mogę wytrzymać. I teraz ksiądz proboszcz będzie pierwszy, który się o tym dowie. Nie powiedziałem rodzicom, bo się boję, że dostaną zawału serca, nie powiedziałem teściom, bo nie wiem, czy nie staną po stronie ich synka, nie powiedziałem rodzeństwu, bo się boję, mają swoje problemy. Ani koleżankom, bo nie wiem, jak zareagują. Ksiądz jest pierwszy, któremu to mówię. I teraz mam pytanie, proszę księdza, kiedy znowu, jeśli znowu mąż wróci pijany i znowu zacznie dręczyć mnie dzieci, czy mam już prawo wzywać policję? Jak to nie zadziała, kierować sprawy do sądu o zakaz wstępu przemocowca do domu? Jak to nie zadziała, kierować sprawy o separację małżeńską, najwyższe możliwe alimenty, no i oczywiście zakaz wstępu przemocowca do domu? I część księży mówi nie, to ci Bóg zesłał tego męża,
cierp, módl się, cierp, on się zmieni. No nie zmieni się, bo jeśli jest alkoholikiem, to mówiłem tu przedwczoraj, czy w poniedziałek wieczorem, jak jest alkoholikiem, to nie reaguje na naszą miłość i na nasze cierpienie. Może zareagować tylko na swoje cierpienie. Więc jedyne, co możemy zrobić, tylko się stanowczo bronić, żeby wreszcie ten krzywdziciel się nacierpiał, jak syn marnotrawny, tylko wtedy się może ocalić. Więc im bardziej się taka żona broni przed tym draniem, mówiąc twardo, tym bardziej kocha tego drania. Siebie kocha, dzieci kocha, broniąc się przed krzywdzicielem, mężem, i jego kocha. Bo kiedy on ponosi konsekwencje, że zostanie pod mostem, że zostanie w samotności czy w więzieniu, z jego winy przecież, nie z jej, to może cierpiąc się zastanowić i ocalić, jak syn marnotrawny. Syn marnotrawny się nie przejmował miłością ojca, cierpieniem ojca, przejął się natomiast swoim cierpieniem. Więc wielu księży tak prostych rzeczy nie wyjaśnia. Kobieto, broń się, bo z chwilą, kiedy mąż zamiast cię kochać i twoje i wasze dzieci cię dręczy, to ci daje prawo do świętej obrony. Nie masz prawa zdradzać męża, nawet jakby on cię zdradzał. Nie masz prawa się wiązać z kimś innym, bo byś złamała twoją przysięgę małżeńską, ale masz święte prawo do obrony, do separacji włącznie. Kościół ci daje narzędzie obrony. Kościół ustanowił instytucję separacji, żeby bronić krzywdzoną żonę, czy czasami krzywdzonego męża. Nikt nie ma prawa nas krzywdzić, a co dopiero ten, kto nam ślubował największą miłość, czyli małżeńską. I dopiero wtedy, jak już wiemy, że miłość, ostatni raz powtórzę, to nie popęd, nie współżycie seksualne, chyba że w małżeństwie wzajemnie kochających się małżonków. Poza małżeństwem jest zawsze tragedią, więc miłość to nie pożądanie, nie cudzołożenie, nie uczucie, nie zakochanie, nie tak zwana akceptacja, nie tak zwane wolne związki i nie naiwność, no to wtedy wiemy, co to jest miłość, że miłość to jest takie moje odnoszenie się do ciebie, które jest nie tylko dobre, ale mądre. Czyli jeżeli robisz coś dobrego, to cię wspieram, jeżeli błądzisz, to cię upominam, a jeżeli mnie próbujesz krzywdzić czy krzywdzić, to się przed tobą bronię, choćbyś był mężem, żoną, mamą, tatą, synem, córką, bratem, siostrą. Nie tylko się bronię przed armią napadającą na Polskę, jeśli by taka była sytuacja, mogę strzelać, nie tylko się bronię przed bandytą na ulicy, mogę zabić w obronie mojej i bliskich, ale też się bronię przed najbliższymi, jeśli zamiast kochać mnie dręczą, bo ślubowali miłość. Więc miłość jest mądra i jeżeli nie pomylicie miłości z naiwnością, to nie będziecie rozczarowani, gdy kochacie. Gdy kochacie i wtedy im bardziej mądrze kochacie, tym bardziej się zwiążecie z tymi, którzy też kochają. No bo szlachetnych wspieram i ze szlachetnymi mogę się związać, przyjaźnią czy wręcz małżeństwem, jeśli takie powołanie. Błądzących upominam, to się z nimi nie zwiążę, nie wpuszczę ich do życia, nie do się im zwierzał, nie zawrę małżeństwa z nimi, tylko będę ich upominał, no a przed draniami się będę bronił. Więc mi nie grozi, że ich wpuszczę do domu i do serca i że mnie zmanipulują, zadręczą. I na koniec jeszcze druga rzecz, mianowicie jeżeli ktoś jest rozczarowany, jak to mówią ludzie, miłością, to albo jest rozczarowany jakąś podróbką miłości, no to wreszcie odróżniaj miłość od niemiłości, to już tłumaczyłem. A drugi dramat to jest, kiedy ktoś się wiąże z jakąś osobą, która przyrzeka miłość, nawet szczerze, ale nie jest w stanie kochać. Czyli albo nas rozczarowują, jeśli rozczarowują, to podróbki miłości, albo nas, czyli jesteśmy, cierpimy, bośmy pomylili miłość z niemiłością, albo ktoś, z kim się wiążemy, pomylił miłość z niemiłością. Jeszcze raz powtórzę, z cudzołóstwem, z pożądaniem, z orientacją seksualną, z uczuciem, z zakochaniem, z akceptacją, z tak zwanymi wolnymi związkami, czy z naiwnością, ty mnie dręczysz, ja się tobie poświęcam. To nie jest miłość, to jest wyłącznie naiwność i pobłażanie draniowi i pomaganie, żeby poszedł do piekła. To nie ma nic wspólnego z miłością. Więc albo jestem rozczarowany pomyleniem miłości z niemiłością, bo ja pomyliłem, czy ty pomyliłeś, a cię wpuściłem w moje życie. Albo jesteśmy rozczarowani człowiekiem, nie miłością, tylko człowiekiem, który nam ślubował miłość, a zamiast tego nas dręczy. Tu prosty przykład, krótko, konkretnie, i to wystarczy na dziś.
prosty przykład fantastycznej dziewczyny. Teraz już jest 30-paroletnia żona i mama dwójki dzieci na razie. A wtedy, jak to się działo, była 21-letnią, już fantastyczną, mądrą dziewczyną na początku studiów. Już wtedy perła Boża, jak ja to nazywam. I opada mi, podchodzi do niej jakiś kolejny student, ogromnie w niej zakochany. No nie dziwię się, piękna, mądra, czysta, kto by się nie zakochał. Więc podchodzi kolejny, w kolejce tam się ustawiali. I mówi jej, bardzo cię kocham. Ona wiedziała, że to jest zakochanie, może tam połączone z pożądaniem, no ale co będzie tłumaczyć, to by życia nie starczyło, jakby każdemu miała tłumaczyć, czym się jedno drugiego różni, ale wiedziała, że jest szczerze w niej zauroczony. I on pyta, Madziu, czy wierzysz w to, że cię kocham? Ona mówi, tak, no bo był świata za nią nie widział. Nie było też miłość, ona wiedziała o tym, ale zauroczony był szczerze. I to nazywał miłością. I ona to wiedziała, że to nie jest miłość, ale że on to nazywa miłością. Więc ja szczerze. Więc ona mówi, tak, wierzę, że mnie kochasz. On mówi, a to mam jakieś szanse, choćby szanse kiedyś zostać twoim mężem? Ona mówi, nie wiem, pojęcia nie mam, czy masz choćby szansę. A, to nie wierzę, że cię kocham. Wierzę, że mnie kochasz. A on, to wierzę, że cię kocham i nie wiesz, czy choćbym kiedyś szansę miał, jakieś, choćby małe, być kiedyś twoim mężem? Dobrze, zrozumiałeś, chłopcze, powiedziała Madzia. 21-letnia Boża perła, niesamowicie mądra. Dobrze zrozumiałeś. Wierzę, że mnie kochasz i nie mam pojęcia, czy masz choćby jakąś małą szansę być kiedyś moim mężem. A on mówi, a dlaczego nie wiesz? Skoro wierzę, że cię kocham, to jak możesz nie wiedzieć, czy mam szansę być kiedyś twoim mężem? Bo ciebie nie znam, chłopcze. Ja to mówię po mojemu, ona mówiła to delikatniej, ale twardo w treści, tylko tak no, bardziej po dziewczęcemu. Ja to mówię w skrócie i po męsku, jak ja bym to powiedział. Bo ciebie nie znam, chłopcze. I wyjaśniła mu, tylko tak delikatnie, ale ja to powiem króciutko i po męsku. Nie wiem, kim ty jesteś. Za mało cię znam, żebym wiedziała, czy masz jakiekolwiek szansę być kiedyś moim mężem i tatusiem moich przyszłych dzieci. Nie wiem, jaką masz więź z Bogiem, czy w ogóle masz, nie wiem, jaką masz więź z rodzicami, jak się odnosisz do nich, oni do ciebie. Nie wiem, jak się odnosiłeś do innych dziewcząt, jeśli z nimi chodziłeś, byłeś bliżej. Nie wiem, jakie masz sumienie, jaką masz hierarchię wartości. Nie wiem, na ile jesteś wolny od uzależnień, od grzechów, od uwikłań w tam jakieś zło. Więc nie znam ciebie. Bo jeśli się pobierzemy, chłopcze, wyjaśniła, i będziesz mnie kochał, jeśli, to nie miłość będzie mnie kochać, to ty będziesz mnie kochał. A jeśli się pobierzemy i mnie zaczniesz krzywdzić, to nie jakaś tajemnicza, abstrakcyjna miłość będzie mnie krzywdzić, dręczyć i rozczaruje. To ty mnie rozczarujesz. To oczywiście on mówi delikatnie. Ja też mówię teraz podsumowując. To ty mnie rozczarujesz, to ty będziesz dręczycielem. To tobą będę rozczarowana, a nie miłością. Moi drodzy, jedno z moich odkryć na starość jest następujące. Biblia mówi, że Bóg jest miłością, ale nigdzie Biblia nie mówi, że miłość jest Bogiem. I to jest bardzo mądre, bardzo mądre. Otóż jest pierwszeństwo osób przed miłością. Bóg jest miłością, ale Bóg osoba, a nie miłość jest Bogiem. Bo miłości bez osób nie ma. Bo to osoby kochają, to Bóg kocha i aż tak bardzo kocha, że jest miłością, bo nic innego w Bogu nie ma. Ale najpierw jest osobą, jest kimś, kto myśli, kto decyduje, no i decyduje, że nas kocha za nic i na zawsze i nad życie, ale nie ma miłości bez osób. Nie istnieje miłość sama w sobie, istnieją osoby, które potrafią kochać. Bóg, który jest samą miłością i mistrzem i uczy nas tego. I my, którzy się potrafimy od Boga miłości nauczyć z pośrednictwem i pomocą Bożych ludzi. Więc to nie miłość kocha, to ja kocham. To nie miłość rozczarowuje, to ja rozczarowuję, jeśli rozczarowuję. I w związku z tym mamy sprawdzać, jeśli chcecie, zwłaszcza do dziewcząt apel, jeżeli chcesz być szczęśliwa, kto by nie chciał, i to wyjaśniaj siostrom, koleżankom i wszystkim wokół, dziewczynom, małym, średnim i dużym, jeśli chcesz być szczęśliwa, to zanim się z kimś zwiążesz, a już zwłaszcza z mężczyzną, a już zwłaszcza małżeństwem, to sprawdź, czy to jest człowiek, który nie tylko szczerze chce kochać, to za mało, tylko czy to jest człowiek, który potrafi kochać.
czy jest aż tak mocno związany z Bogiem, czy aż tak wielką ma wolność, czyli władzę nad samym sobą, nad ciałem, nad popędem, nad orientacjami, nad naciskami zewnętrznymi, czy ma takie sumienie wrażliwe, taką stanowczość w dobru, także wobec samego siebie, taką zdolność pokonywania swoich słabości, czy jest tak czuły, tak cierpliwy, tak pracowity, tak ofiarny, że nie tylko chce kochać, bo jak jest zakochany, czy jak pożąda, to chce kochać, ale czy potrafi kochać. Czy potrafi kochać, bo inaczej będzie katastrofa. Jak tylko chce, ale nie potrafi, no to jest katastrofa. A więc to trzeba zweryfikować. Czy jesteś człowiekiem, który nie tylko chce, ale potrafi kochać. Ileż tysiące, nie przesadzam, tysiące dziewcząt, czy potem kobiet mi relacjonuje, że są na dnie w stanach rozpaczy, w depresjach, w chorobach autoimmunologicznych, w stanach, nastrojach przynajmniej samobójczych, bo się związały z kimś, kto szczerze przysięgał miłość, czy poprawę, jak złapały go na czymś złym, szczerze. I dziewczyny mi mówią, czy kobiety, proszę księdza, ale on mi szczerze ślubował, że będzie mnie kochać, czy że się zmieni, poprawi. No przecież ja mam intuicję kobiecą, to widziałam, czułam, to było szczere. Mówię, tak, to było szczere, tylko nierealne. Tylko nierealne. On szczerze ci przysięgał i szczerze chciał, tylko nie wiedział, że nie potrafi. Nie wiedział, bo miał za słabą czy żadną więź z Bogiem, czy wypaczoną, bo był pouzależniany, bo nie miał odpowiedniego sumienia, nie miał wytrwałości, dyscypliny, męstwa w dobru. I co z tego, że szczerze ci przysięgał? To było nierealne. Za wysokie progi na jego nogi. I ostatnia myśl, otóż ktoś powie, no to jak to sprawdzić? Z kim się wiązać, nie tylko małżeństwem, ale przyjaźniami, jakimiś bliższymi kontaktami, kogo wpuszczać do domu i do serca, nie tylko w małżeństwo, ale i w inne relacje, te mniejsze, bo te mniejsze też wystarczą, jak będzie rozczarowanie wielkie, żeby nam się życie odechciało. Więc jak sprawdzać, ktoś powie, no, zwłaszcza dziewczyny mówią, no proszę księdza, no nie ksiądz da jakąś, może ksiądz jakąś sztuczkę zna, jak weryfikować ludzi, którzy może się wręcz wpychają w moje życie, żeby sobie nie wmówić, że to Bóg mi ich posyła, bo Bóg posyła koperły, tych, którzy kochają, a nie tych, którzy się sami w moje życie wpychają, żeby żyć moim kosztem. Więc jak sprawdzić? Jest tylko jeden sposób, no to już na koniec naprawdę myśl, jeden sposób, żeby zweryfikować nieomylnie ludzi, którzy się do ciebie zbliżają. Czy ich wpuścić w twoje życie, czy nie wpuścić. Czy tylko kochać zwykłą miłością bliźniego, ale nic więcej. Otóż jest tylko jeden sposób, że ty kochasz. Że ty się uczysz od Boga dojrzałej miłości. Bo kto dojrzale kocha, ten w parę minut widzi, czy ta druga osoba też kocha, czy tylko pożąda, czy tylko się podnieca, czy tylko kieruje się uczuciami, czy jest zakochana, czy ma głupie, chore oczekiwania, żebym tą osobę akceptował, czy żebym był wobec tej osoby naiwny, będzie miał żyć moim kosztem, a ja się poświęcę i to nazwę miłością. Więc jeśli dojrzale kochasz, dziewczyno, chłopcze, to nieomylnie, jeśli nie w parę minut, to w parę godzin będziesz wiedział, z kim masz do czynienia. Czy to jest ktoś, kto kocha, czy nie. To jest tak jak z językiem obcym. Ja byłem na studiach w Rzymie, więc się dobrze nauczyłem włoskiego. I jeżeli ktoś tam się pojawia obok mnie i chce mi zaimponować, że też zna włoski, to ja zwykle po paru sekundach już wiem, czy ten ktoś mówi dobrze po włosku, czy nie. Jak ktoś powie un momento, no to już wiem, że nie mówi po włosku, bo po włosku jest un momento, a nie uno momento. Uno stadio, tam gdzie jest dwie czy trzy spółgłoski po kolei przed rzeczownikiem, to jest uno, ale tam momento jest mo, czyli spółgłoska, samogłoska, wtedy jest un moment, a nie uno. Uno stadio, uno sport, ale un momento. Czy ktoś myśli, że mówi po na przykład niemiecku i podchodzi i mówi Vater Marek, ein moment, no to już wiem, że nie mówi po niemiecku, bo po niemiecku jest einen moment, akuzatywu, zbiernik. Chwileczkę, nie chwileczka, a inny moment. A więc to jest tak jak z językami obcymi. Jeśli świetnie znasz dany język obcy, to natychmiast zweryfikujesz, czy ta druga osoba też ten język zna. Jeśli bardzo dojrzale kochasz, czyli znasz świetnie język miłości,
wiesz, jakie słowa, jakie czyny oznaczają miłość, a co nie, co nie jest miłością ku podróbką, to natychmiast się zorientujesz. Na przykład dziewczyno, czy ten chłopak obok ciebie, to jest ktoś, kto aż kocha, czy ledwie pożąda, czy ledwie jest zakochany, czy szuka jakiejś ofiary, której kosztem będzie żyć. Błyskawicznie się zorientujesz. I dlatego jak jestem w jakichś domach rekolekcyjnych i w niektórych są wyłożone takie modlitwy o dobrego męża, o dobrą żonę, to tak w moim stylu mówię, to już naprawdę koniec. Mówię, moi drodzy, schowajcie te broszurki, te modlitwy. Nie doprowadzajcie mnie do rozpaczy. Mówię tak z uśmiechem. A co to, czy księża, czy siostry zakonne, czy tam świecy, zdumieni. To ksiądz ma coś przeciwko tym pięknym modlitwom. Modlitwa dziewczyny dobrego męża, modlitwa chłopaka dobrą żonę. Oczywiście mam coś przeciwko tym pięknym modlitwom. Wszystko mam. Bo brakuje podstawowej modlitwy. Modlitwa chłopaka o to, żeby był wspaniałym mężem i tatusiem. I modlitwa dziewczyny o to, żeby była wspaniałą żoną i mamą. O to się módl. Żebyś ty był Bożym człowiekiem, który przyjmuje miłość od Boga, zachwyca się i uczy się kochać. Nie tylko, powtórzę jeszcze raz, za nic, nieodwołalnie, z bliska, czule, serdecznie, ofiarnie, nad życie dawane na raty, ale mądrze, że wspierasz szlachetnych, że upominasz błądzących, a przed draniami się bronisz. Więc naucz się kochać jednocześnie szaleńczo i mądrze. Szaleńczo w dobroci, w ofiarności, w czułości i mądrze w okazywaniu miłości. Niektórym ludziom, draniom, prymitywom nie wolno okazywać miłości. Trzeba na nich wzywać policję, na razie, chyba że się nawrócą. Więc ty się naucz kochać od Boga, pilnuj się Boga, dbaj o sumienie, dbaj o dekalog. Słuchaj Boga we wszystkim, nie w 90%, za mało, we wszystkim. Naucz się dojrzałej miłości. Już nie będę powtarzał, ale powtórzę, która nie jest pożądaniem, współżyciem, uczuciem, zakochaniem, akceptacją, tak zwanymi wolnymi związkami, ani naiwnością. Jest szczytem dobroci i szczytem mądrości. Naucz się mądrze kochać i nie grozi ci, że się zwiąże z kimś, kto kochać nie umie. No i wtedy radość Jezusa będzie w tobie i będzie wielka, a w niebie niewyobrażalna.